Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Dziś kilka słów na temat kryzysu, ponieważ w takowym właśnie się znajdujemy. I to, w jaki sposób, kiedy przychodzi kryzys, w jakich okolicznościach i w jaki sposób my reagujemy na kryzys, to zostało już wcześniej opisane. Jednym z badaczy kryzysu jest Kaplan. W 1964 roku opracował on fazy kryzysu. Jeśli przyjrzymy się naszej obecnej sytuacji, to z 3 z tych faz jesteśmy już w stanie rozpoznać. Pierwsza faza to jest faza szoku. Kiedy my mówimy nie, to jest niemożliwe. Nie, no to jest w ogóle absurdalne, co się dzieje. Jak jutro się obudzę, to wszystko wróci do normalności. Czyli ta faza szoku to jest to, kiedy dowiadujemy się o wojnie w Ukrainie, kiedy nie dopuszczamy jeszcze tego do siebie, bo twierdzimy, że to jest niemożliwe. Druga faza to jest faza reakcji emocjonalnej. I ta faza może trwać dłużej bądź krócej. I co to jest za faza? To jest ta faza, kiedy towarzyszą nam wszystkie emocje. Kiedy jesteśmy wściekli, kiedy czujemy żal, niedowierzanie, wściekłość, smutek, kiedy płaczemy, kiedy reagujemy na te wydarzenia, które się dzieją wokół nas w bardzo emocjonalny sposób. Niektórzy z tej fazy nigdy nie wychodzą. Oni w niej ciągle są. Niektórzy ruszają dalej, ponieważ trzecią fazą jest faza mobilizacji. To jest faza, kiedy my już wiemy, że ten kryzys jest i zastanawiamy się, co możemy zrobić? Czy jakaś zbiórka? Czy pomoc? W jaki sposób pomóc? Czy mogę kogoś wziąć do domu? Czy przenocować? Czy przewieźć? Czy wpłacić pieniądze? Czy dać komuś jedzenie? To jest faza mobilizacji. I to jest reakcja na ten wielki kryzys, który się dzieje. I ta faza również może się wymieniać z fazą takiej tej reakcji emocjonalnej, ponieważ ona może w różny sposób trwać i te fazy mogą się na przykład wymieniać. Jak to długo będzie trwało, nie wiemy. Ostatnią fazą, w której jeszcze na pewno nie jesteśmy, to jest albo faza akceptacji, albo wypalenia. W zależności, w jakim kierunku pójdziemy. Bo może być tak, że po jakimś czasie, kiedy już spojrzymy na to, to powiemy, no tak było, nie mogło być inaczej. Albo do końca życia będziemy niepogodzeni, będziemy przegranymi. Ale ta faza jeszcze przed nami. Myślę, że teraz warto skupić się na tej trzeciej fazie, na mobilizacji i tam dawać swoją energię i działać. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.